No, jestem po pierwszej dobie. Niestety technika samych woreczków PVA się nie sprawdziła. Wcześniej miałem bardzo dobre sukcesy tutaj, ale tym razem ani nawet spławu nie widziałem. Także nie wiem. Zmieniłem teraz taktykę. Zmienię na. Będę nęcił. Będę spombował. Przygotowałem miks. Podmierzyłem sobie ładne miejsce i zaraz spomblę jakieś, nie wiem, pół wiaderka, tak żeby po prostu zasmużyło mi miejsce. No i zobaczymy, może to poskutkuje, bo jak na razie to widzę, że nikt nic nie złapał, bo tutaj od razu jak ktoś coś złapie, to jest na Facebooku, a teraz nic. Wszędzie obsiedli, nawet są na disable swimie. No, także tak to wygląda. W pierwszej dobie nic. Teraz zmiana taktyki na inne nęcenie. Zobaczymy, może coś przyciągnie. Pogoda jest ładna, powinny brać, powinny pływać wszędzie na płytkim, ale nigdzie ich nie ma. Ani nawet że ciśnienie jest wysokie i na płytkim. A tu nic. Olej krabowy, ale nie dużo. Tyle starczy. I jeszcze do tego taniego krila. Wody, żeby wszystko nasiąknęło. Zostawię to na jakieś pół godziny, żeby wszystko dobrze nasiąknęło, żeby się sklejało. Chodzi o to, żeby było cięższe do spłonowania, łatwiej, żeby leciało prosto do dna, a na dnie, żeby po prostu już pracowało.
14 funtów. Ważne, że nie ma blanka. W inną metodę, zanęcone, jasna kulka, odwrotnie niż zawsze. Zawsze rzucamy tutaj ciemnymi, bo są kaczki. Teraz zmieniłem na jasne i proszę, jaki wynik. Pierwsza ryba jest, mam nadzieję, że będzie następna. 13 funtów. Jeszcze z drugiej strony. Proszę, 13 funtowa. A w sobie miał jeszcze Zigriga ze sobą ciągnąć. Także jest i coś jest. Nie ma blanka, to dla mnie najważniejsze. Zrobić wszystko, żeby złapać rybę, nieważne czy dużo, czy mała. Ważne, żeby złapać. Jeszcze miał gdzieś pijawkę. Tu jeszcze jest wsikamy. Proszę, popłynął ładnie. No to jest, w końcu. Już myślałem, że będzie blank, ale złapana. 13 funtów, nie jest duża, ale jest. No, a miałem już nagrywać blanka, ale jest, więc czekamy dalej. Wędki zarzucone cały czas w to samo miejsce, już z powrotem, także mam nadzieję, że jeszcze coś odjedzie. Co powiecie na to? W 10 minut dwa brania. Złapałem tą rybę, jak ją złowiłem, zostawiłem ją od razu w podbieraku i od razu zmieniłem zestaw. Odmierzyłem z powrotem to samo i rzuciłem w to samo miejsce i dopiero zająłem się rybą. Jak zajmowałem się rybą, sami widzicie, zobaczycie, czy widzicie już na filmie, czy widzieliście. Ryba odpłynęła, odłożyłem kamerę, zacząłem coś robić i odjazd na tej samej wędce. Także teraz mam znowu rybę w podbieraku. Jest to druga puta po 10 minutach. Szybko zmieniam obok, już wędkę pierwszą zarzuciłem. Teraz szybko zmieniam od razu tą, którą mam obok zarzuconą. To jest ten drugi kij. Sprawdzam haczyk, ostrość. Zestaw jest taki sam. Proszę bardzo. Można go nazwać normalny kombi, tylko z KD stylem. Oczywiście do tego zakładam dwie pianki PVA w ślinie, żeby żaden wodorost mi się nie zahaczył. Mam nadzieję, że ta ławica jeszcze siedzi. Proszę. O, nie widzieliście. Tak, zestaw jest. Może tu widać, jest śrucinka przy kulce pomiędzy haczykiem a kulką. Dosyć długi, jak dłoń oczywiście. I leci podmierzone w to samo miejsce, gdzie ta pierwsza wędka. Także zapraszam do obejrzenia tej ryby. Drugi. Jest. Kurwa, nie mogę nawet. Jest ładny, nie? Z drugiej strony. Z drugiej strony.
Także... Kto by się spodziewał? Dwóch ryb w 10 minut. Nie mam statywu po prostu, więc trzymam kamerę. 10 minut w zanecone miejsce. Miałem metr obok siebie dwa zestawy. Ale tylko na jeden kij miałem brania cały czas. No, cały czas. Jedno branie, wyciągnąłem rybę. Przewinąłem zestaw. Zarzuciłem od razu, dopiero się rybą zająłem. Zrobiłem zdjęcie, zważyłem, widzieliście. Bum, jeszcze raz. I to samo. Mam nadzieję, że jeszcze raz odjedzie. Byłbym bardzo zadowolony. Ale dwie ryby to i tak. Tak jak ostatnio, dwie ryby. Myślę, że to już jest coś, jako trening mały. Widać, że jednak nie każda technika zawsze działa. Trzeba kombinować, zmieniać. Brać przykład z innych, czy jakoś. Także mi się udało. Zobaczymy, może jeszcze coś w nocy będzie. Jak na razie muszę ochłonąć trochę. Nawet bateria w telefonie mi padła. Także... Do następnego. Za chwilę może, mam nadzieję. Ważne, że nie ma blanka. To niedziela, godzina 8 rano. Niestety w nocy nic się nie wydarzyło. A, kaczka pływała jakaś tak ledwo, chyba ktoś ją przydzielił albo złapała się na zestaw, trochę się dusiła, trochę tego. Wziąłem ją, wyłowiłem, zaniosłem ją tam w krzaki, w bezpieczne miejsce, żeby odetchnęła trochę i widocznie odżyła, bo też pływa już z powrotem. Niestety tutaj na tym zbiorniku te kaczki dzikie i dzikie ptaki, bo to jest normalnie udręka. Ja złapałem łabędzia, ale też przeżył. No. Trening, mój trening numer 2, myślę, że udany. Dużo znowu się dowiedziałem o zbiorniku, o metodach, o kolorach przynęt, jakie powinno się stosować, kiedy. Myślę, że tą wiedzę mam zapisaną w notesie jak zawsze. Jak zawsze w notesie wszystko zapisuję. Więc wypiję kawę, zacznę się pakować, nie ma sensu dalej siedzieć, bo to pogoda już też się zmieniła na pochmurnie. Myślę, że do zobaczenia. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie swobodnie na Facebooku. Subskrybujcie channel, niestety z nim się tytuł się na razie zmienia, ale to jest tylko i wyłącznie problem mojego powiązania w Google, że mój kanał jest powiązany z moim e-mailem i jeśli ja nazywam kanał, to od razu zmienia się nazwa mojego e-maila, co bardzo mnie to nie cieszy i psuje mi trochę życie prywatne. Ale cóż, trzeba się cieszyć z tego, że się jeździ na ryby, jest fajnie, była ładna pogoda, złowione ryby, szalone chwile były, trochę adrenaliny podniosło i nie ma blanka. To dla mnie najważniejsze, zrobić wszystko, żeby złapać rybę, nieważne jakiej sytuacji. Także do następnego. Krzysztof Szczerba, pozdrawiam Cię, super wyniki, oby tak dalej, panie kolego, i niedługo się widzimy. Na tym zbiorniku, na którym są największe ryby. Mam nadzieję, że złapię swojego piwisa. I wszystko będzie udokumentowane na filmie. Trzymaj się i pozdrawiam także wszystkich, którzy mnie oglądają. Którzy jeszcze wytrzymują na tych filmach. Także trzymajcie się i do następnego. Jak macie jakieś pytania, co mam nagrywać, co mam wam pokazywać, to proszę piszcie w komentarzach.